Syn idzie do więzienia po ataku na kochanka matki. 19-letni mężczyzna spędzi 2,5 roku w więzieniu za atak nożem na mężczyznę, który okazał się być kochankiem jego matki. 19-latek imieniem Chen usłyszał odgłosy dochodzące spod jego okna, a także głos jego macochy. Jego ojciec i kobieta byli małżeństwem od 17 lat i chłopak traktował ją jak własną matkę. Chen chwycił za kij i kilka razy uderzył mężczyznę. Następnie wziął nóż i dźgnął go w twarz, szyję, tors, ręce i nogi. Mężczyźnie udało się uciec. To ojciec Czena powstrzymał syna przed zamordowaniem mężczyzny. Kochanek kobiety powiedział później, że był tam tylko porozmawiać. Poślizgnął się i jego ręka wylądowała na piersi kobiety. To jednak nie wyjaśnia, dlaczego kobieta była ubrana w seksowną bieliznę i dlaczego spotkali się w środku nocy.